Cześć! Niedawno Microsoft wydał dość dużą łatkę dla Windowsa 10 pod nazwą Creators Update, czyli aktualizacja dla twórców. Wśród nowości w tej łatce znalazł się m.in. taki dodatek, który się nazywa Game Mode. To ma jakby umożliwić lepsze wykorzystanie sprzętu podczas grania. To znaczy, generalnie ma nam to dodać więcej FPS-ów w grach. Czy tak rzeczywiście jest? Za chwilę się przekonamy, a pokażemy Wam to na dość ciekawych kilku sprzętach. Może tak. W tej chwili mamy zakończone benchmarki przy wyłączonym game modzie. Tutaj mamy Just Cause 2, gdzie uzyskaliśmy 23 klatki średnio i 28. To sobie zapiszemy. 23, 28. I położymy sobie na naszej konfiguracji. Drugi test to Sniper Elite. Tutaj mamy średnią ilość klatek 48,72. 72. Kolejny test to Resident Evil 5. Tutaj już wpisałem średnią ilość klatek, którą mamy okazję uzyskać na tym benchmarku, to 23,4. Ten benchmark jest jakby zapętlony i stąd on w tej chwili cały czas będzie sobie leciał. Wyniki będziemy śledzić na bieżąco. No i tutaj mamy najnowszą grę, najnowszą Ghost Recon Wildlands. Tutaj może Wam pokażę. Znaczy tak, mamy 89 średnio klatek i 0,20. To sobie też tutaj położymy na komputerze. I tak, tak jak mówiłem, wszędzie jest już włączony ten game mode. Tutaj Wam pokażę, jak to włączyć. Niestety część gier jest nieprzygotowana jeszcze na tą aktualizację, w tym sensie, że musimy, aby włączyć game mode, czyli znaczek klawisz Windows plus G, niestety działa on tylko w trybie okienkowym. Dobrze, przejdźmy. Oj, zniknęło nam szybciutko. Tutaj mamy. Mamy użyj trybu gry dla tej gry. Zaznaczamy, wyłączamy, przechodzimy do pełnego ekranu i za chwilę uruchomimy benchmark. Dobra, w tej chwili, tak jak mówiłem, mamy włączone wszędzie tryb gry. Przejdźmy w takim układzie do benchmarka. Zaraz go szybciutko włączymy. Krótkie wprowadzenie, wciśnij Enter, test wydajności i bierzemy pierwszy, przygotowany przez producentów. Dobrze, następna nasza konfiguracja, czyli Sniper Elite. Tutaj w dodatkach mamy benchmark. Dobra, ruszamy. Tutaj, tak jak mówiłem, leci nam cały czas praktycznie na żywo. No i ostatnia maszyna, czyli tutaj gra Wildlands. Włączamy test wydajności. Jak póki lecą sobie te benchmarki, powiem Wam krótko o maszynach, na których to leci, bo jest właśnie fajna taka chronologia. Tutaj mamy notebooka dość leciwego, który został przygotowany specjalnie pod obsługę Windowsa Vista. Czyli naprawdę staruszek, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy. Mamy tutaj Core 2 Duo, 3 GB pamięci RAM, z tego co pamiętam, i kartę graficzną GeForce 8400
M bodajże. Dokładnie. Następny notebook to co prawda maszyna taka robocza bardziej niż komputer do gier, który został przygotowany pod Windowsa 7, czyli też już swoje lata ma. Tutaj mamy i 7 i co ważne kartę graficzną, która raczej do gier nie jest przystosowana, to jest układ NVIDIA. Momencik, ja tu sobie szybciutko spiszę. 21 klatek. 21.1. Dobrze, bo to za chwilę nam zniknie. Dobra, wracając do tej maszynki. Tu jest karta NVIDIA Quadro FX880. Czyli bardziej pod kątem AutoCAD-a, programów projektowych i tak dalej. Dobra. Z przekory postawiliśmy też na Surface'a, trójkę. Tutaj i piątka, i zintegrowana karta graficzna Intela. Ostatni sprzęt, który mamy Wam okazję zaprezentować, to generalnie sprzęt przygotowany pod Windowsa 10. Bo tak naprawdę jest to najnowszy Ryzen 1500X. Zresztą mieliście okazję się z nim zaznajomić w naszym materiale, który niedawno prezentowaliśmy na naszym kanale. Okej, widzę, że wyniki już mamy, więc spróbujmy sobie je zanotować. Tutaj mamy tak, 23,56. Następnie w Sniper Elite mamy, o, tu ciekawostka, 22,30. Spektakularny spadek, to jest bardzo ciekawe. 22,30. Następny wynik z Residenta to 21,1, czyli też spadek. I w najnowszej grze Ghost Recon Wildlands 89,71. Czyli tak naprawdę praktycznie tutaj zero wzrostu. Słuchajcie, Microsoft tłumaczył w momencie, kiedy wprowadzał tą aktualizację, ten game mode, że najlepszy efekt będzie zwłaszcza na starszych maszynach, no ale okazuje się, że to tak nie do końca. Ponieważ nasza najstarsza maszyna praktycznie wzrostu nie ma, to nawet nie kwalifikuje się jako błąd pomiarowy, bo to jest jakieś tam setne ułamki klatek. Tutaj mamy zaliczony spektakularny spadek, jestem mocno zdziwiony. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale no cóż, no bywa. Widocznie tak działa game mode na maszynie z kartą NVIDIA Quadro FX880. Tutaj na Integrze również spadek, aczkolwiek niewielki. Raptem dwie klatki, nawet nie całe. Znaczy troszeczkę więcej niż dwie klatki, przepraszam. No i na najnowszym sprzęcie praktycznie też nie ma różnicy. Mamy 89,71. Powiem tak. Jeśli chodzi o zapewnienia przez Microsoft, że będzie przyrost, będzie lepiej i tak dalej, no nie do końca się to sprawdziło. Czy to na nowym sprzęcie, czy to na starszym. Zwłaszcza tutaj na FX-ie 880, znaczy na NVIDIA FX 880 Quadro, która zaliczyła spektakularny spadek. Taka ciekawostka. Jesteśmy bardzo, że tak powiem, zainteresowani tym, jakie Wy osiągnęliście wyniki po włączeniu, tudzież wyłączeniu tego game moda. Podzielcie się tym w komentarzach pod materiałem. To na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Wynik, który uzyskaliśmy na Lenovo W510, nie dawał nam spokoju. W Sniper Elite mieliśmy praktycznie dwukrotny spadek FPS-ów. Okazuje się, że po prostu w momencie, kiedy przechodzimy do trybu pełnoekranowego, znaczy z pełnoekranowego na okienkowy i z powrotem, nagle renderowanie sceny po prostu spada na łeb, na szyję.
Okazuje się, że trzeba po prostu zrestartować grę z włączonym trybem Game Mode i wtedy wynik powinien być zbliżony do tego, który jest bez włączonego Game Moda. Zresztą przekonajcie się sami. Za chwilę pojawi nam się wynik końcowy z włączonym Game Modem i bez przechodzenia z trybu pełnoekranowego na okienkowy i z powrotem na pełnoekranowy. Niestety tutaj musieliśmy to robić ze względu na to, że nie da się inaczej włączyć trybu Game Mode, czyli klawisz Windows G po prostu nie działa w trybie pełnoekranowym. No niestety to jeszcze trzeba dopracować. Oczywiście w innych tytułach może być tak, że ta kombinacja będzie działała w trybie pełnoekranowym. Ok, zobaczmy jaki mamy wynik. Popatrzcie. Czyli osiągnęliśmy średnią ilość klatek 47,4, czyli nieco mniej niż te wcześniejsze 48,72. Tak czy inaczej, po włączeniu Game Moda nadal jest to mniej. Czyli jakby ta dodatkowa funkcjonalność nie działa. To tyle.